2010 rok. RPA. Jabulani. I do tego no to co teraz widzicie. Cześć, jestem Kuba. W dzisiejszym odcinku dokonamy kolejnej symulacji starej imprezy piłkarskiej. Tym razem będą to Mistrzostwa Świata w RPA z 2010 roku. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli udałoby wam się dobić do 400, byłoby naprawdę wyśmienicie. Czy się uda, to oczywiście zobaczymy. Zostawcie także subskrypcję na moim kanale. Tutaj macie nazwę mojego Instagrama, na którego was serdecznie zapraszam. I zapraszam was do mojego Discorda, którego po prostu odbudowaliśmy i staramy się to robić, więc wbijajcie. Im więcej osób, tym lepiej. A teraz już nie przedłużam i zapraszam was oczywiście do odcinka. Tak więc jesteśmy już w grupie i żeby dzisiaj wszystko szło na przekór do tego odcinka, to po pierwsze aktualizacja się zmieniła i nie ma herbów. Po drugie, pierwszy mecz się nagrał, Francja wygrała 3-2 z Meksykiem, a po trzecie lecimy dalej. Nie wiem, czy zaraz mi bateria nie padnie w telefonie, ale dobra. To jest po prostu pod górkę, ale damy radę i tutaj Urugwaj wygrywa z RPA pierwszy mecz. Grupę widzieliście wcześniej już tutaj, niestety no... Niestety wszystko się psuje, ale no... Damy radę, nie narzekam. Już teraz RPA kontra Meksyk. I wygrywa Meksyk 3-1. Cały czas będę sprawdzał, czy ta kamera się nie rozładowała, albo ja nie włączyłem nagrywania i po prostu mi się wydaje. Ale mniejsza z tym, na razie Francja jeszcze nie zagrała meczu, więc może teraz się okazać, czy wyjdą z grupy z pierwszego miejsca, czy też nie. I wygrywają z Urugwajem 4-2, więc na ten moment, że wyjść z grupy, zapowiadają się dwie reprezentacje. A jest to Meksyk, a nie jednak, Meksyk sejrze od teraz tego meczu. Kto wygra, ten wychodzi z grupy. I wygrywa Urugwaj i to właśnie Urugwaj przechodzi dalej na tym, w tej symulacji. Więc z pierwszego miejsca wychodzi Francja, z drugiego miejsca wychodzi Urugwaj. Francja, co by się nie stało, to i tak z pierwszego miejsca wyjdzie. Jest tutaj tak, mecz tak zwany o pietruszkę i jest 3-2, więc Francja z kompletem punktów melduje się już w następnej fazie Mistrzostw właśnie Świata. I przed nami grupa B, Argentyna, Nigeria, Korea oraz Grecja. No tutaj wiemy, że Argentyna z tej grupy wyszła. Zobaczymy, jak będzie O Boże! 3-6 aż wygrywa Argentyna. To jest zaskoczenie według mnie na tym turnieju. I to można powiedzieć śmiało. Messi 4 bramki w pierwszym meczu. Ciekawie. I teraz Grecja kontra Korea. Tam stroje nie są takie, ale jak zawodnicy widzicie, są ci sami. Jest Ujigio i wygrywają 2-1 też z Grecją. Zawodnicy są ci sami, no ale niestety. No może playoffy, bo jutro będę je nagrywał. Taka ciekawostka to będą z tymi, ale już teraz nie patrzymy, to teraz Korea kontra Nigeria znowu. I Nigeria wygrywa 4-0 z Koreą, czyli Korea naprawdę nie jest w dobrej formie. Korea nie jest w dobrej formie i teraz Argentyna kontra Grecja. Ja nie jestem pewien, czy na tym RPA nie przegrali tego meczu, aczkolwiek tutaj wygrywają 3-2 i Argentyna cały czas do przodu, że wyjść z pierwszego miejsca. Dokładnie. Messi 5 bramek w dwóch meczach, a to chyba mówi samo za siebie, że jest to dobry turniej dla właśnie Argentyńczyka, który był jeszcze bardzo młody wtedy. I tutaj Nigeria wygrywa 3-1 z Grecją. Więc naprawdę robi się coraz bardziej ciekawie. I ostatni mecz, czyli Argentyna kontra Korea. I tutaj mi się wydaje, że Argentyna raczej powinna wygrać. I wygrywa 2-1 Lautaro Martinez oraz Lo Celso z bramkami. Więc udało się tutaj, że tak powiem, wygrać. I teraz przed nami trzecia, ostatnia grupa. Tutaj wychodzi Argentyna oraz Nigeria, czyli chyba coś, co było najbardziej oczywiście do przewidzenia. Przed nami ostatnia grupa, Algeria, Anglia, USA oraz Słowenia. Niestety w modzie nawet Słowenii nie ma, więc poleciał klub z Cypru. Więc zobaczymy, jak im tutaj pójdzie. A w pierwszym meczu USA wygrają z nimi 4-1. No niestety nie ma wszystkich nawet na modzie reprezentacji. A żeby takie dostać wszystkie, to... No to raczej jest niemożliwe. Ale mniejsza z tymi teraz Algeria kontra Anglia. Tutaj nie oszukujmy się, że Anglia powinna ten mecz wygrać na spokoju i wygrywa 3-1 Grealish oraz Sterling z bramkami, czyli coś niesamowitego. I przed nami teraz Algeria kontra Słowenia. Zobaczymy, kto wygra ten mecz. I wygrywa Algeria, czyli no... Apoel Nikozja, który imituje nam Słowenię, nie będzie grał dalej. Czy to dobrze, czy to źle? Nie mi oceniać, ale teraz przed nami Anglia kontra USA, czyli dwóch faworytów i w przyszłym, i w tym roku w sobie też te dwie drużyny spotkają się w grupie na Mistrzostwach Świata, więc no jest ciekawie, no i ostatnie dwa mecze przed nami, czyli Anglia zagra z Słowenią, w dużym nawiasie Słowenią i wygrywają 5-1 i Anglia już się wita z gąską w następnej fazie pucharowej. Albo dopiero w pierwszej. I teraz także USA kontra Algeria. Tutaj kto wygra ten mecz, ten wychodzi z grupy. Wydaje mi się, że raczej to będzie USA.
I Algeria wychodzi z grupy, więc duże zaskoczenie. Z pierwszego miejsca Anglia, z drugiego Algeria i przechodzimy już do kolejnej porcji, jeżeli chodzi oczywiście o grupy na tych mistrzostwach świata w naszej symulacji. Dobra, więc jesteśmy w kolejnej grupie, a przed nami mecze Australii, Gany, Serbii oraz Niemiec. A ja zamknę tylko szybko okno. No, a przed nami mecz teraz Niemcy kontra Gana. Tutaj Niemcy powinni na dużym spokoju wygrać. I tak się dzieje 4-1. Oczywiście przypominam, że składy są takie, jakie są teraz, a nie jakie wtedy były. Przed nami też chyba piękny zachód słońca będzie o tym odcinku, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I teraz Australia kontra Serbia. Tutaj raczej bym stawiał na Australię, a jest remis z Serbią 1-1. Zobaczymy. Jest to bardzo ciekawe, jak to wyjdzie z tej grupy, bo mecze Niemców czy Gany to oglądałem, bo to był mój pierwszy mundial, jaki widziałem. Miałem wtedy 8 lat. Wy możecie pisać, ile wy mieliście lat, jak były te mistrzostwa świata. I tutaj Australia także mecz wygrywa i ma już 4 punkty na swoim koncie. Zobaczymy, czy teraz Niemcy zdobędą 6 punkt, czy jednak Serbia się także wzbogaci o jakiś. Ale nie, Niemcy 6 już punktów, ale są bardzo mocni. Na to wychodzi o tych mistrzostwach świata. Naszą symulację na Euro 2012 to zaszli aż do finału. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Wiemy, że Niemcy na tych mistrzostwach świata byli w finale, więc wszystko idzie w tą stronę, żeby tak faktycznie było. I czy to był ostatni już mecz na tych mistrzostwach świata? Jeszcze nie, jeszcze Niemcy kontra Australia i będzie to mecz o pierwsze miejsce. Bo Serbia już tak nie ma szans na wyjście z grupy i wygrywają Niemcy, więc z grupy wychodzą Niemcy oraz Australia. Czy Australia jest zaskoczeniem? Bardziej bym stawiał tutaj Ganę, aczkolwiek Gana bez żadnego punktu i przechodzimy już do kolejnej grupy. I przed nami kolejna grupa, czyli Holandia, Kamerun, Dania oraz Japonia. No tutaj raczej byłbym pewny, że wyjdzie Dania oraz Holandia. Taki mamy już chyba pierwszy. Nie, to jest mecz z Kamerunem i Holandia wygrywa z Kamerunem 3-0, więc wynik według mnie oczywiście jak najbardziej naturalny w takim meczu. I teraz Dania kontra Japonia. Zobaczymy. Tutaj szczerze mówiąc nie mam pojęcia, kto może wygrać. I wygrywa Japonia 3-1, bo wiemy, że Japonia ma także bardzo mocną kadrę, co pokazali na Mistrzostwach Świata w Rosji w 2018 roku. Mi się już naprawdę dzisiaj wszystko w głowie myli. No i przynajmniej mecz teraz Dania kontra Holandia, o którym mówiłem wcześniej, i mecz wygrywa Holandię. Chyba zauważyłem, że nie da się strzelić bramki w symulacji z rzutu karnego, bo zawsze jest przestrzelony ten karny, więc ciekawie. No i teraz Japonia kontra Kamerun. Tutaj może Kamerun dostać drugą szansę, żeby zdobyć punkty, ale tak się nie dzieje, przegrywając z Japonią 3-2 i na razie się nie zapowiada, żeby Kamerun z grupy wyszedł. I chyba nie ma szans, bo z grupy na 100% wychodzi Japonia oraz Holandia, więc... Jednak Dania gorzej sobie poradziła, no i Japonia przegrywa z Holandią, a coś tam, jakieś dymy są u mnie przed domem, więc ciekawie. No i Kamerun kontra Dania, ostatni już mecz tej grupy, więc są tutaj już te dwie reprezentacje i tak nie wychodzą i jest remis, dzielą się po punktach, żeby jakikolwiek w ogóle mieć. No i co? Japonia oraz Holandia z grupy wychodzą, a my już teraz przechodzimy do kolejnej grupy. No i przed nami kolejna grupa, Paragwaj, Singapur i Włochy oraz Nowa Zelandia. Singapur jest tylko dlatego, że ani Słowenii, ani Słowacji niestety nie ma w tym modzie, i normalnie w FIFA, i było trzeba wsiąść na reprezentację, więc troszkę tą grupę pozmieniamy. No i w pierwszym meczu Włochy wygrywają z Paragwajem 4-0, co jest... No nie oszukujmy się, wynikiem chyba jednym z tych wyższych, jakie można liczyć. Dwie bramki Immobile oraz Insigne. I teraz Nowa Zelandia kontra Singapur. I jest 1-1, czyli dzielą się punktami, tylko żeby Singapur jeszcze z tej grupy nie wyszedł, bo to będzie wtedy ciekawa. Jeszcze nie będzie tej drugiej Korei. Generalnie to już wam teraz mogę zalikować w następnej grupie, bo także ich nie ma. I tutaj Paragwaj wygrywa z Nową Zelandią 2-0. No tutaj w tej grupie no to jest jedno pewne, że Włochy wyjdą z pierwszego miejsca. I w ogóle czemu Singapur ma stroje Interu Mediolan? I czemu wygrali z Włochami? Co jest? No nie, no czemu Singapur z grupy wychodzi? No tak, jak oni są z pierwszego miejsca. Jak teraz Paragwaj musi wygrać, bo inaczej im wychodzą. Dobra, Paragwaj wygrywa. No nie chcę, żeby drużyna, która nie była w tej grupie, nadwyszła. Nie da się inaczej tego zastąpić. No Włosi muszą wygrać teraz z Nową Zelandią. Jeżeli Włosi teraz tego nie wygrają, to ja jestem zawiedziony tą reprezentacją. Nie, Włosi nie zrobili tego, prawda? Wychodzą z drugiego miejsca, czyli Paragwaj oraz Włochy, ale to, że Włosi z takiej grupy wychodzą z drugiego miejsca, to jest wręcz po prostu śmieszne. No i przed nami teraz dwie ostatnie grupy, gdzie będzie między innymi Brazylia. Jak ktoś lubi, to słyszymy się już za sekundkę. Jesteśmy teraz w grupie G, gdzie jest Brazylia, Kostaryka, Tajlandia oraz Portugalia. Tutaj miały być Korea oraz Wybrzeże Kości Słoniowej, aczkolwiek no też ich nie ma, więc bo trzeba znowu namieszać.
Ale miałem nadzieję, że Portugalia i Brazylia z grup powychodzą, ale już Brazylia, widzimy, w pierwszym meczu przegrywa 2-1, a licencjonowana jest cały czas, bo to w modzie zostało. No trzeba czekać, aż coś z tą aktualizacją zrobią, że znowu było można mieć mody. No i teraz Tajlandia kontra Portugalia. No, Portugalia wygrywa 2-1, tylko taki mecz, to jest, no... ciekawe, ciekawe. No i teraz Portugalia, Brazylia, taki mecz to by chyba każdy obejrzał na każdych mistrzostwach światach możliwych, no ale wiemy, że tak nie jest zawsze. No i tutaj jest remis Portugalii z Brazylią 1-1. Więc na razie Portugalia najbliżej, żeby awansować, a Brazylia coraz dalej. Jeżeli teraz Tajlandia wygra z Kostaryką, to też będzie ciekawie w grupie, ale wygrywa Kostaryka i chyba po tym meczu już bez szans na wyjście jest. No tak, już bez szans na wyjście jest Brazylia. Jeżeli teraz wygra mecz, to Portugalia musi przegrać. No i w sumie całość to, do czego się baliśmy. Brazylia wygrywa 3-1, czyli z grupy chyba nie wychodzi. Wszystko zależy od meczu teraz Portugalii, tak. Portugalia musi zremisować albo wygrać i wychodzą. Ale wiemy, że Kostaryka też może iść teraz po 3 punkty. I tak się dzieje. I Kostaryka w ogóle z pierwszego miejsca wychodzi, a Portugalia nie wychodzi koniec końców. Powiem wam, ciekawa grupa. Ciekawa. Kostaryka i Brazylia. Czyli Kostaryka weszła zamiast Wybrzeża Kości Słoniowej. Kostaryka weszła zamiast Wybrzeża Kości Słoniowej. Takie cuda, więc no naprawdę bardzo ciekawie. I przechodzimy już teraz do ostatniej grupy. No i przed nami ostatnia grupa. Chile, Szwajcaria, Ekwador oraz Hiszpania. Tutaj zamiast Ekwadory, zamiast Hondurasu, bo Hondurasu też nie ma. No, chciałem zrobić fajną symulację, niestety wszystkich reprezentacji nie ma, ale wiem, że mi to wybaczycie. I w pierwszym meczu Chile remisuje ze Szwajcarią 2-2, więc to naprawdę też początek dobry. Ogólnie na prawdziwy tych mistrzostwach świata Szwajcaria chyba 1-0 wygrała z Hiszpanią w pierwszym meczu. I każdy myślał, że Hiszpania z grupy może nawet nie wyjść, a koniec końców wygrali mistrzostwa świata i następnie Euro. Jeszcze 2 lata wcześniej też wygrali Euro, więc taka mała ciekawostka ode mnie. No i teraz Ekwador kontra Chile. Ekwador kontra Chile, także remis. Tutaj widzimy festiwal remisów. Naprawdę jest i to dosyć mocny. Dokładnie. No Hiszpania jako jedyna na razie 3 punkty i teraz zobaczymy. Wcześniej przegrali 1-0 12 lat temu, co jest naprawdę bardzo dawno. Tej remis 2-2, czyli jednak Szwajcaria cały czas trzyma poziom, co jest dosyć ciekawe. No i ostatni mecz, czyli nie. Pierwszy mecz ostatniej kolejki, przepraszam. Ja już nie wiem, co dzisiaj gadam, bo już jest późna godzina, a ja ten odcinek długo zajmuję, żeby nagrywać, i Chile wygrywa z Hiszpanią. No nie gadajcie, że Hiszpania teraz jeszcze nie wyjdzie z grupy. No i jest taka szansa, Szwajcaria musi wygrać z Ekwadorem i Hiszpania z grupy nie wyjdzie. Nie gadajcie, że Hiszpania nawet nie wyjdzie z grupy na tych mistrzostwach, które wygrała w teorii. Dokładnie, wychodzi Szwajcaria oraz Chile, więc no dosyć ciekawie. Więc jak widzimy, grupy naprawdę bardzo ciekawe, sorry też za oświetlenie, ale jak to już mówiłem, jest późna godzina i widzimy się już teraz zaraz w playoffach. Dla mnie to na następny dzień, a dla was za dosłownie sekundkę, więc do usłyszenia. A więc tak, jesteśmy już podczas dnia drugiego mojego nagrywania i przechodzimy do 1:16. Z tego co wiem, Nigeria kontra Francja to jest pierwszy mecz. I kto się wita dalej z gąską? I o dziwo, po pierwszym tym meczu Nigeria idzie dalej, a Francja się żegna z turniejem już bardzo szybko, więc mamy pierwszą niespodziankę, no i idziemy do kolejnego meczu i Nigeria zaskakuje od już pierwszego meczu. Czemu powiedziałem dwa razy pierwszego meczu? Nie wiem. No i mecz Urugwaj-Argentyna. Tutaj raczej faworytem powinna być Argentyna, aczkolwiek zobaczymy, kto przejdzie oczywiście dalej. I przychodzi Argentyna, Papu Gomez załatwia, można powiedzieć, awans drużynie, czyli już Nigeria oraz Argentyna wita się z gąską i naprawdę ta symulacja robi się coraz bardziej ciekawa. No i teraz czas na mecz Australia kontra Anglia i w tym meczu poznałem przeciwnika właśnie Nigerii w pierwszym meczu, więc zobaczymy. Mi się wydaje, że Anglia na lajcie powinna to wygrać i tak się dzieje, nie na takim lajcie, bo w ostatnim latach meczu jest strzelona bramka, aczkolwiek Anglia także jedzie dalej i ona spotka się już z Nigerią w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. I czas teraz poznać przeciwnika Argentyny w meczu Algeria kontra Niemcy. No tutaj mi się wydaje, że Niemcy to powinni też na spokoju wygrać. Jest, widziałem, festiwal bramek 2-4 i Niemcy spotkają się z Argentyną, czyli chyba według tego co wiem, identycznie jak było faktycznie na Mistrzostwach Świata w RPA. Bo wtedy też Niemcy grali z Argentyną i chyba przegrali gdzieś 2-0 po bramkach Podolskiego, czy coś takiego, tak kojarzę. No i teraz mecz na szczycie, Włochy kontra Holandia. Wiemy, że Włosi wyszli z drugiego miejsca z grupy, a Holandia z pierwszego, ale zobaczymy, kto wygra ten mecz. I po rzutach karnych Włosi jednak lecą dalej, czyli no widzimy, opłacało się wyjść z drugiego miejsca, ale pamiętamy, że grupa Włochów była naprawdę bardzo słaba, jeżeli chodzi o ich wykonanie. No i co, no i Włosi idą dalej i to jest kolejna drużyna, która awansuje do ćwierćfinału.
No i jak był teraz mecz Włochy-Holandia, to dla odmiany teraz przed nami Paragwaj kontra Japonia. Tutaj nie mam pojęcia, kto może wygrać, ale wydaje mi się, że prędzej będzie to Japonia. I tak się dzieje w ostatnich minutach dogrywki. Japonia strzela bramkę i to ona także melduje się w ćwierćfinale. I przed nami już dwa ostatnie mecze tej fazy pucharowej, jeżeli chodzi o... To jest 1-16, z tego co chyba pamiętam. No i przed nami mecz Chile kontra Costa Rica. Tutaj wygrany tego meczu zagra z Włochami w następnej fazie, więc zobaczymy, kto będzie ich przeciwnikiem. Jest to Chile, czyli Costa Rica się z turniejem żegna, a Chile będzie grało dalej. Więc naprawdę ciekawie. I teraz przechodzimy już do ostatniego meczu, gdzie gra m.in. Brazylia. W sumie są dwie drużyny, no ale jestem małpeczką. No i przed nami ostatni mecz Szwajcaria kontra Brazylia. Drużyna ta zmierzy się z Chile w następnej fazie. Mi się wydaje, że Brazylia powinna na lajcie ten mecz wygrać. I tak się dzieje. 4-1, dwie bramki Viniciusa, jedna Neymara. I to właśnie Brazylia zmierzy się z Chile. Więc tak kończymy tą fazę i przechodzimy już teraz do ćwierćfinałów. A jak coś to się pomyliłem, jednak Brazylia zagra z Japonią, bo Włochy zagrają z Chile. Moja pomyłka. Dobra, więc jesteśmy już w ćwierćfinałach. Pierwszy mecz to jest Nigeria kontra Anglia. Tutaj mi się wydaje, że Anglia się zamelduje już w półfinale. I tak się dzieje, 85. minuta dopiero i Anglia jest pierwszym półfinalistą naszej symulacji Mistrzostw Świata, oczywiście w RPA 2010. No i przyda mi teraz mecz Argentyna kontra Niemcy i wygranie tego meczu zagra w meczu z Anglią. Zobaczymy, kto wygra. Według mnie tutaj może być różnie z wynikiem, więc przejdźmy szybko do symulacji i remis i po rzutach karnych awansują Niemcy. I Niemcy zagrają z Anglią w półfinale tych Mistrzostw Świata, więc półfinał podejrzewam bardzo ciekawe się zapowiada i zobaczymy, kto go oczywiście wygra. No i kolejny mecz ćwierćfinałowy Włochy kontra Chile. Tutaj szczerze mówiąc też nie mam pojęcia, kto może wygrać, aczkolwiek no faworytem są Włosi, ale zobaczymy. I Chile wygrywa 2-0, tak samo jak mówiłem, i Chile melduje się w półfinale, więc no... Jest na pewno jakaś niespodzianka, ja bym powiedział, że dosyć spora, że Włosi odpadają, aczkolwiek no wiemy, jak im poszło w grupie i tak dalej, więc nie ma się sobie co dziwić. I przed nami teraz ostatni ćwierćfinał Japonia kontra Brazylia i tutaj wyłonimy przeciwnika Chile w półfinale i będzie to Brazylia i Brazylia melduje się w półfinale i półfinały to jest, już wam oczywiście mówię, jest to Anglia kontra Niemcy i Chile kontra Brazylia, więc naprawdę półfinały bardzo ciekawe i już do nich oczywiście przechodzimy. No i przed nami teraz pierwszy półfinał Niemcy kontra Anglia i zobaczymy, kto zagra w finale, a kto w meczu o trzecie miejsce. Wypiszcie teraz oczywiście to w komentarzu, dostaniecie serduszko i pierwszym finalistą będzie Anglia, która wygrywa po rzutach karnych z Niemcami, więc jak symulowaliśmy Euro, Niemcy byli w finale, a tym razem powalczą o trzecie miejsce. Więc co? Więc tak to wygląda i przechodzimy już do drugiego półfinału. No i przed nami drugi półfinał, Chile kontra Brazylia. Tutaj mi się wydaje, że Brazylia powinna wygrać. I tak się dzieje, Brazylia zagra w finale, a Chile zagra z Niemcami w meczu o trzecie miejsce. Czyli finał bardzo ciekawy, Brazylia kontra Anglia. Ja już się nie mogę szczerze mówiąc doczekać. A wy? I piszcie, kto według was wygra mecz o trzecie oraz oczywiście finał. No i przed nami mecz o trzecie miejsce, aż w finale już tutaj coś przełączyło. Niemcy kontra Chile, no Niemcy ten mecz, nie oszukujmy się, wygrać powinni, ale zobaczymy. I wygrywają 3-2 i Niemcy zdobywają brązowy medal Mistrzostw Świata. Chile niestety czwarte miejsce, aczkolwiek i tak duże propsy za to, że doszli aż tak daleko. I przechodzimy teraz do wielkiego finału, czyli Anglia kontra Brazylia. No i przed nami już mecz finałowy, Anglia kontra Brazylia. Mecz zapewne naprawdę byłby bardzo ciekawy nawet na żywo. I zobaczymy, kto zostaje Mistrzem Świata. Brazylia, czyli Brazylia, wiemy, że normalnie wygrała Hiszpania, a tym razem Brazylia, tamtych mistrzostwach świata Brazylia odpadła w meczu z Holandią. Pamiętam, Maicon dostał tutaj czerwoną kartkę, więc tak to wygląda, więc co? Ja wam bardzo dziękuję oczywiście za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, więcej takich symulacji na moim kanale podczas tych wakacji będzie. No i co, do usłyszenia i cześć!